Siemanko, z tej strony BN23, witam was w kolejnym odcinku z gry Kingdom Rush Vengeance. Ojej, już chyba z 2 czy 3 tygodnie w tego Kingdoma nie grałem, albo i więcej. Ale powiedziało się A, trzeba powiedzieć B, trzeba zakończyć serię. Już jesteśmy naprawdę bardzo blisko, no czy no nie tak blisko, bo jeszcze kilka tych poziomów dodatkowych. Jeszcze pobiorę w międzyczasie aktualizację i podobno zyskam jakieś poziomy dodatkowe z krasnoludami. W ogóle teraz, żeby odpalić gierkę, musiałem pobrać aktualizację tam do usług Google Play i do gier Google Play, bo w ogóle nie chciała mnie wpuścić do gry. Dobra, teraz pokonamy tą królowę mrozu. A może z racji, że... Z racji, że w sumie tu nie będzie raczej nic nowego z przeciwników, no i tak zamierzam zrobić ten odcinek dłuższy z racji, że dawno Kingdoma nie było, ale tak spróbujmy przejść trzy plansze, ale może na tej troszeczkę momentów będziemy pomijać coś takiego, zobaczymy. Na początek zobaczmy, jakie mogę wieżyczki rozstawić, podgłośnijmy troszeczkę może. Jak wygląda ta plansza, zaraz się okaże. No mamy te golemy. O, tu mamy jakieś wilka. Tu jest jakiś easter egg. O kurde. Jakiś kosmita był czy coś? Nie wiem. Mamy aż trzy przejścia, bardzo dużo. Dobra, postawmy sobie baraki. Czyż... Kurde, jeszcze restart. Już troszeczkę inaczej to mogłem. Że tu. Dobra, chyba nie musimy już tego achievementu od nowa wykonywać, ale już niech będzie. Dobra. Fight fire, fire, dobra. Dobra, spróbujmy coś zrobić. Tego rozwalmy od razu. Drania. No, już tak dawno nie grałem, że naprawdę. Zaraz żebym poogarniał, co tu się dzieje. Najpierw idą te draugi, także no nie jest jakiś nic specjalny przeciw. O, dobra. Pit Lord się pojawił. Wspaniale. No dobra, super. O kurde, drugi raz pod rząd Pit Lord. Super. Dobra, ponieśmy te golemy, bo one później są naprawdę mocnymi przeciwnikami. Więc po co nam tacy przeciwnicy? Dobra, na razie ci przeciwnicy nie są coś specjalnie super wymagający. Okej. Okay. I dawać kolejną rundę. No dobra. Muszę tak zrobić niestety. Bo dużo na te golemy zużyłem. Tu zaraz trzeba polepszyć, bo idą ci duzi. Coś na tych to. Na tego jest lepiej, jak nic go nie atakuje, chyba. To, czy to nie ten rodzaj przeciwnika? Dobra. Padł pięknie. Teraz trzeba drugiego tego gościa skasować. No raczej tu nic nowego się nie pojawi. Wiecie co? To nie będę tak tego cały czas pokazywał. Widzimy się w jakimś fajnym momencie. Słyszymy, znaczy, przepraszam. No tam tak nie wyszło do końca, więc zmieniłem rozstawienie i zacząłem w ten sposób. Zobaczymy, co to nam da. I jeszcze zdobyłem dodatkowo osiągnięcie ten Ultra Instinct.
Także fajnie, kolejne osiągnięcie do kolekcji. Zaraz spróbuję jeszcze raz robić tę misję, bo fajnie szło, ale kurczę, znowu mam problem z tymi głupimi odłamkami lodu. Z tym rodzajem przeciwników, że jakimś fartem przechodzą, to muszę to poprawić. Dobra, może wreszcie się uda. Na wszelki wypadek, jakbym miał jakiś moment kryzysowy, to kupiłem ulepszenia ze sklepu. I mam nadzieję, że to pomoże mi osiągnąć sukces. Tutaj już, jak widzicie, zniszczyłem tego jednego golema, który wiem, że jako pierwszy by szedł, także już nie ma zagrożenia z jego strony. Dobra, na razie chyba 1/3 za mną. No jako tako to wygląda. Mam trochę więcej kasy zostawione na wypadek, jakby któryś golem chciał się obudzić i musiałbym go skasować. No i mamy nowy rodzaj przeciwnika, Ice Reaper. Takie pradawne dusze z mroźnych pustkowi północy. No ciekawe. No i nowy kolejny rodzaj przeciwnika, Winterlord, czyli taki Lord Północy. Dusze, które służą tej królowej. No dobra, przez milenia, czyli przez tysiąclecia służyły. Dobra, skasowaliśmy ostatniego przeciwnika. I teraz powinna być walka z bossem, chyba, nie? Nie! No nie, jakbym wiedział, że to nie będzie walki z bossem jeszcze na tym etapie, to bym użył miksturki, żebym. Nie, ja nie będę tego poprawiał. Ja mam to. Albo dobra. Nie no. Ja miałem miksturkę taką, co przywraca plus 3 serduszka. I miałbym wtedy 20 serduszek i miałbym 3 gwiazdki, nie? Kurczę, no. Bez sensu troszeczkę. Myślałem, że to już będzie walka z bossem i zakończymy ten nudny jakże etap północy. A tu jeszcze musimy się męczyć. No dobra, spróbuję. Zmuszę się do poprawienia jeszcze raz tego poziomu, może się to uda. Chociaż jak jeszcze raz myślę o tym, że muszę przejść ten poziom jeszcze raz, to tak mi się odechciewa, mam ochotę odinstalować tę grę. Nie, no dobra, zobaczę. Oj, nie fart, znowu na dwie gwiazdki przeszedłem. Przejdźmy do tego poziomu z bossem, zakończmy ten etap północy. Nie będę, no już będą dwie gwiazdki, trudno. Może kiedyś przyjdzie ten dzień, jak to mawiał Aragorn. Przyjdzie taki dzień, kiedy poprawię ten poziom, ale to nie jest ten dzień. Już tak nie będę się upodlał dla tych cyferek i grał 20 tysięcy razy ten sam poziom, katując siebie samego. Bo nie ma to najmniejszego sensu, gra ma sprawiać przyjemność, także lecimy dalej z fabułą, zobaczymy co nas czeka, jacy nowi przeciwnicy nas czekają i tyle. Dobra, mamy tą mroźną królową, czy tam królową lodu, czy czego. Ma tego bossa, jak zwał, tak zwał. Draniuty, jeszcze twoi słudzy mi napsuli krwi. Jako widzę, dużo mamy tych golemów i mamy dwa przejścia. Easter eggów nie widzę, o dziwo. Oprócz tego, że ten tron, na którym ona siedzi, może kojarzyć się z tronem mrozu z Warcrafta. Za tron mrozu, tak jak ten mówił. Jak to się nazywał? Władca Krypty się nazywał ten bohater chyba. Co Anubarak na przykład nim był. Kto grał w Warcrafta, ten wie o co chodzi. Dobra, dwa przejścia do obstawienia. Trzeba zachować godność i zdobyć trzy gwiazdki. Dwóch to nie chcę. Jak dwie gwiazdki będą, to wychodzę. Nie no, żartuję, ale. Trzeba spróbować jak najlepiej przejść ten poziom i tyle. Co jest tam? Zjeżdżał troll na sankach i go gonił jakiś dziwny bałwan. I ja zatrzymałem tego trolla i dostałem osiągnięcie jakieś coś tam. Nie wiem, czy widzieliście, kurde, szkoda, że tego nie widzieliście. Było to dość potężne. Ale mem. Dobra, i myślę, że z ciekawych rzeczy, nie licząc boss fightu na koniec, to było na tyle na tej planszy, bo ta plansza, no trochę nudziarska taka, no cały czas mamy spam tych draugów. I poziom trudności polega na tym, że no więcej chyba tych wrogów matka nie miała. I jest ich po prostu spam, tyle. Na tym polega cała trudność. Nie to, że przeciwnicy są mocni, wręcz przeciwnie, są to cięcy przeciwnicy.
Ale jest ich tyle, że wieżyczki nie ogarniają, w kogo mają strzelać, tak? Co jest dość smutne. Ale no tak, jakoś muszę utrudniać te poziomy. Bo wiadomo, że gracz jest lepszy od każdego bota. Chyba, że ktoś tutaj nie ogarnia zupełnie ni podstaw jakichkolwiek gier, no to wiadomo, ale kto się ogarnia, to ogarnia. Dobra, 12 runda. Na razie jako tako to wygląda. Oby się utrzymała do końca i oby boss na boss fightie poszło ładnie. Boss fight oczywiście cały wam pokażę. Dobra, elfy kasują. Patrzcie, jak ekspią chłopaki. Oby to się utrzymało do końca i... 14 fala. Dajemy radę. Oby dalej. Dobra, ostatni przeciwnik. Ten basicowy i teraz zobaczymy, co potrafi ten boss. Pokaż, co potrafisz. Behold, mortals, winter has arrived. Dobra. Co tu się będzie odwalać? Hej, bez takich błysków, bo epilepsji dostanę. I ona na tym tronie będzie jechała. No dobra, czyli jest wolna. Jeżeli chodzi o poruszanie się. Oj, oczywiście naspamiła tych minionów. Jak sobie nie umiesz radzić bez minionów, to znaczy, że jesteś słaby i tyle proste. Czyli ona jest słaba, dobra, trzeba ją skasować zaraz. The Winter Queen. Zobaczmy, co tu możemy. O, ale skasują, pięknie. Moje elfiki. Dobra, w tą królową walcie mu właśnie tych draugów tyle nawaliła, że ona praktycznie obrażeń nie dostaje żadnych. Tak być nie może. No. Dobra, olejcie te draugi, to są cieniasy, po co wy intykujecie? W królową ładować ten strzały, no kurczę, no. Jak to sklejeni. Dobra, dobra. Coś tam straciła HP, ale... A, dawać mi to już. Weznan osobiście tutaj pokazał wam waszą, moją, swoją potęgę. Ale nie, głupi jestem. Nie, mogłem jeszcze użyć... Nie, no, zmiażdżyłem ich na poziomie olimpijskim, jak to mawiają na serwerze Żywczaka, ale... Zapomniałem użyć miksturki, żeby przywrócić HP, czyli popełniłem ten sam błąd, co na poprzedniej planszy. Czyli można powiedzieć, że wrogowie zostali zmiażdżeni, ale odniosłem zwycięstwo w 90%, czyli nie jest idealnie. A z racji, że lubię jak jest idealnie, no to... Czy jestem przegrany niestety w tej misji? Nie, nie będę tego poprawiał. Smutna jest ta północ. Boss dostał w mordę obita, bossowi została i to jest najważniejsze. Królowa poznała potęgę Weznana. Weznan zemścił się na pozostałych mieszkańcach północy po pokonaniu wikingów, wyvern i tak dalej. Teraz dokonał zemsty na tych dziwnych lodowych stworzeniach i myślę, że ten etap możemy zakończyć. Czy ten etap był fajny? Nie, był smutny i nie chcę z niego już grać. Dobra, przed nami kolejny etap, tym razem królestwo dziwnych żabich stworów. Taka Atlantyda swego rodzaju, ale zamieszkiwana tutaj, patrzcie, przez jakiegoś potężnego księcia ropucha. Moim zdaniem bardzo klimatyczny motyw i jest, mają taką swoją wyspę i to my, flota Weznana, dokonuje szturmu. Także my jesteśmy stroną atakującą. Mamy... O, patrzcie, Kermit żaba. O, proszę bardzo. Ej, i przejść... I my musimy bronić przejście, jakim jest wejście na nasz statek. To luzik. Tu postawmy elfy. Tu dajmy wieżyczkę. Co tu będzie w ogóle szło? Anurian Chaser. Anurianie to są oczywiście te żaby. No to coś takie słabizna taka. Mięso armatnie typowe. Zaraz ich skasujemy.
Ale skaczą! No tak, no żaby w końcu. Tu oczywiście te poziomy wam pokażę w całości, ponieważ są... Będzie tu paleta nowych przeciwników. No słabi są, tak jak oczywiście mówiłem, natomiast zaskoczyło mnie to, że mają ten skok, ale jak najbardziej jest to klimatyczne, jak najbardziej dobry motyw ze strony twórców. No ponieważ żaby skaczą, tak? No, no to logika. Ej, nawet coś tam nam robią. Dobra. Na razie idę od góry. Ale oni się łatwo kumulują, także łatwo ich później tymi mocami niszczyć. To jest błąd, który popełniają nasi tutaj wrogowie. No i kolejny rodzaj. Anurian Ward. No, taki cięższy pod względem uzbrojenia przeciwnik. No ładnie kasowani. Przyjemnie. Przyjemnie tutaj są niszczeni. Ale chyba inny bohater by nam się przydał. Tak się zastanawiam może. O dobra, na dole coś idzie. Na tych pewnie magowie będą lepsi, bo to są tacy zbroja goście. Problem jest taki, że oni tak daleko skaczą i też trochę omijają tych naszych żołnierzy. Chodź tutaj. Tu trzeba ich kasować. Dobra, ładnie. Tylko tak maga trzeba ulepszyć. No i na górze nie mam maga niestety. O, troszeczkę nerwowo jest, w sensie pod tym względem, że... O, dobra, super. Tesla zrobiła robotę. Na górze by się przydał mag. Mhm. I ty byś się, wojowniczko moja droga, przydała tutaj. Okej. Jakoś leci. Idą nasze żabcie. Oj, wycofaj się. No i szybciej ładuj tą zdolność. O, dobra, tu mogę. Nie, nie, ja tu nie zamierzam serduszek tracić. Nie ma tak kolorowo dla was. Crystal Amphitheater. O kurczę, tu jakieś taki dziwne sztuki magiczne z strony moich wrogów. No dobra. Niech tak będzie. Mam nadzieję, że przynajmniej ten etap pójdzie ładnie. No i zobaczymy, co jeszcze w tym odcinku pociśniemy. Dobra, jakoś sobie radzimy. O, jednostki latające będą. Nawet ciekawe, co tam mają. A, po prostu to coś. A to nie jest trudne do pokonania. Tutaj dajemy nasze wrony, żeby... była dodatkowa jednostka wsparcia, dodatkowa linia obrony. Patrzcie, z tych źródełek wychodzą nasi wrogowie. Siódma fala. No nie jest źle. Już chyba nagrywam z godzinę ten odcinek. Ale
To należy się. W sensie dawno nie było odcinka z racji, że nie miałem czasu nagrywać. Dodałem stare odcinki, w ogóle nie było ruchu na kanale, także stwierdziłem, że uczciwie będzie, jeżeli teraz dodam długi odcinek, tak? Długi odcinek, dużo misji. Za to, że właśnie ostatnio nie było odcinków, tak? To jest raczej uczciwe z mojej strony. No bo tak trzeba. Żeby dać teraz odcinki, dobra. Tam sobie jako tako radzą. O, wydranie, dobra. Tutaj sytuacja podbramkowa, to trzeba użyć. Wolę huchać na zimne niż przegrać, bo jak. Chyba nikt nie lubi przegrywać ani tak na farcie tracić jakichś ważnych punktów czy coś. No, niestety robiłem to nagminnie. Mi się to zdarzało i nie chciałbym, żeby się powtórzyło. Dobra. Przednie plansze były lekko failowe. Teraz trzeba być. Teraz trzeba, żeby lepiej poszło. I to zdecydowanie. Kurczę, no naprawdę dużo się tam tego namnożyło. Nowy rodzaj przeciwniku. Anurian Infuser. O, coś tutaj. Coś takiego. Jak to mawiali. Nie. Za dużo, przesadziłem, za dużo sobie dałem na głowę. Żeby za dużo mi tego weszło. Ale faili, to na koniec poziomu. Ale smuta ze mnie, no nie no. Ale beznadziejna zagrywka z mojej. Beznadziejnie teraz poszło. Zobaczcie, ile straciłem serduszek. Nawet jak użyję to wszystko, to pewnie to mi nic nie da. No nie, 16 serduszek. Słabizna. Dwie gwiazdki znowu będą. Nie. Czy ja to będę poprawiał? Nie chce mi się trochę. Ale nie chcę mieć wszystkie na dwie gwiazdki. To już powinno być na 100%. Ten poziom powinien być na 3 gwiazdki. Wiecie co? Uważam, że o ile te lodowe poziomy faktycznie były irytujące, to ten poziom jest łatwy i jego trzeba poprawić na. Patrzcie, tarcze jeszcze se cwaniaczki nałożyły. No to tylko zmarnowali mi zdolność, którą użyłem. Wiecie co, to po prostu na razie przejdźmy ten poziom. Nie no, wieżyczki są bardzo ładnie ustawione. Ale natomiast. Oj, dobra, może o tej późnej porze też nie ma sensu nagrywać tak długich odcinków, bo widzę, to nie idzie. Nie, poprawiałem na 3 gwiazdki. Zrezygnowałem z łuczników, ponieważ magowie sobie bardzo ładnie radzą na wyższych poziomach, szczególnie z tymi żabami. W sumie to ma to sens, bo magowie ciskają ogniem, a że to są stworzenia wodne w sumie, które przybyły spod powierzchni wody. Także no, ma to sens. Łucznicy niby też sobie ładnie radzą, ale już jak namnoży się tych wrogów, nie są tak skuteczni i przydałoby się wtedy więcej magów. Niestety poległem taktyką pół na pół łucznicy plus elfy plus. Znaczy, no taką potrójną taktyką elfów nie liczyłem, no w sensie, że łucznicy pół na pół z magami. Teraz postanowiłem pójść tylko w magów i oczywiście wsparcie w postaci elfów, bo nie ma sensu widzę tych łuczników dawać. Dobra, na razie ta taktyka daje radę i mam nadzieję, że da radę do końca już. No i teraz ich kasuję jak należy, proszę bardzo, zobaczcie jak tam są ciśnięci. O, elegancko, 4 strzały, nie ma gościa. A gość jest mocny. No, tych magów też procisnął zaraz. O to chodzi. Patrzcie, to na górze jak cisnął. Elegancko. Tak powinno być. Mam nadzieję, że odda mi ostateczny triumf na tym poziomie. I 3 gwiazdki, które są moim celem. Nie bawię się żadne półśrodki, typu, że chcę mieć 2 gwiazdki czy 1. Nie. Zbieramy pełną pulę albo wcale. Ej, no. O, dobra. Kasują ich. Dobra, trzeba użyć tego w ten sposób. Nie chcę, niestety.
O nie, przeszło jakieś dwóch gości. Nie możemy pozwolić, by więcej ich przeszło. Bo wtedy przegrywamy. Dobra, 13 fala. Trzeba się utrzymać. Nie przywołujemy fal przedwcześnie, żeby nie stracić życia. To jest kluczowe, bo już straciliśmy dwa serduszka, dwa za dużo. Cały czas, cały poziom utrzymywaliśmy się, że mieliśmy komplet. Więc teraz zrobiło się niebezpiecznie bardzo. Nie możemy pozwolić, żeby stracić cokolwiek. Dobra, tam zniszczyli tych magów pięknie. No i tu już nie ma szans taka jednostka bez wsparcia tych magów. I to najmniejszych, dobra. Dobra, te latające jednostki padają jak muchy. I 15 fala przed nami. Mam nadzieję, że będę miał 3 gwiazdki, proszę. Tu tych magów trzeba skasować. Dobra, magowie padli, już nie ma osłon. Dobra, tam na dole skasowani. Dobra, chyba tamto nie przeszło. Nie, i tamten przeszedł. No nie, serio. Wiecie co, no to już bez sensu, nie mam pytań. No ulepszam cały czas wszystko na bieżąco. Po prostu ja już chyba nie mam głowy do tego dzisiaj, jak jest taka późna pora. Czy dodam to? Nie, no nie dodam tego odcinka. Godzina grania. Znaczy jakie godzina? 2 godziny grania i porażka. Ciężko jakoś, nie wiem dlaczego. Co mogłem to zrobić więcej? Cały czas ulepszałem wszystko. I tak na koniec na farcie przeszli, nie? Smutne. 2 gwiazdki, a bez sensu. Dobra, jestem niezadowolony z tego, jak mi poszło. Spróbujmy dokonać podmiany wieżyczek. I zobaczymy, wykorzystajmy może to, bo tutaj będzie duży spam. To wykorzystajmy tą ten budyneczek i postawmy tutaj mauzoleum. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. I spróbujmy poprawić ten poziom. No dobra, na razie jako tako to wygląda, no a to dopiero druga runda. No dobra, 13 runda i wygląda to naprawdę nieźle. Oby tak dalej. No, skorzystanie jednak, odejście od takiej palety wieżyczek, którą miałem, i spróbowanie czegoś nowego, czego nawet nie używałem w kampanii tej zwykłej, na potrzeby kampanii tej dodatkowej, czyli tych poziomów bonusowych, okazało się jednak dobrym pomysłem. I przed kolejnym poziomem też będzie trzeba bardziej pomyśleć, a na razie się skupmy, żeby ten był na 3 gwiazdki. Dobra, skasowałem rakietami wszystkie golemy, także super. No i elegancko, 3 gwiazdki, tak powinno być. Teraz spróbujemy poprawić poziom ten z bossem, z tą mroźną królową, a później z tymi żabami. Dobra, zacznijmy tak i zobaczymy, co to da. O, patrzcie, jest ten bałwan znowu z tym gnomem, co go zjadł. To był ten achievement, o fajnie, że mogli się teraz zobaczyć. Niby bardzo podobne rozstawienie praktycznie takich samych rodzajów wieżyczek, pełniących takie same role, a jednak już te lodowe stwory nie są takie cwane. No dobra, powinno się udać, tam popełniłem błąd i nie dopilnowałem jednego przejścia, że już za późno dostawiłem wieżyczkę i przeszedł jeden taki ten golem, ale to trudno, nadal mam wynik na 3 gwiazdki, także to tam trudno, zdarza się. Teraz trzeba bossa ładnie obić. Dobra, boss jest obijany. Także powinna być gitara. Mam taką nadzieję przynajmniej.
Ale szybko zamrażę te wieżyczki. O nie. Zaraz tam rzucimy moce na te miejsce, nie ma tak łatwo. Ale... Dobra, dostała ładnie. Tu już nic nie ulepszymy. Ale tu myślę ulepszymy to. Tu mamy takiego orkowego czempiona, patrzcie. Ork kapitan. Kapitan orków, dobra. I padła królowa, mamy trzy gwiazdki. Elegancko, zaraz te żaby kasujemy. Nie ma patyczkowania się. No i dobra, lecimy. Trzeba to poprawić i tyle, i później kasujemy kolejne te żaby. No na początku klękałem jak chory, padałem, ale teraz to ja zrobię porządek z moimi przeciwnikami. No dobra, teraz użyłem innego rodzaju magów zamiast demonów, orków, szamanów. I zobaczymy, co to nam da. Okej, doszedłem do momentu, gdzie zazwyczaj przegrywałem poziom, bądź też traciłem dużą liczbę serduszek. I jak na razie wygląda to tak, więc to już od tego momentu, myślę, pokażę wam całość do końca. I mam nadzieję, że pójdzie jak najlepiej. Dobra, 11 runda. Jakoś to wygląda, a dajmy jeszcze to. Już to ulepszmy, tą wieżyczkę na maksa. Tam mamy tych gargulców sporo. To sobie radzą, super. Tutaj ulepszone na maksa. Tu trzeba ulepszyć. No i idą ci czarownice od dołu. No dobra. Ale jakoś sobie radzą nasi żołnierze z nimi. Może nie będziemy przywołać kolejnej rundy. Dobra. Byleby tu nie przegra, byle tu nie stracić serduszka, znaczy. To jest kluczowe. Nie. Kurczę, i 17. No i lipa już. Ach. Przykre. Dobra, tu ulepszmy. No. Mogłem więcej ulepszyć, ale z drugiej strony tam już są poulepszane na maksa tamte wieżyczki. Praktycznie. No nie, i ale nie fart. Czyli niby jestem tu już wygrany w tej misji, ale jednak nie poszło tak, jak powinno być. No cały czas ulepszam. Robię, co mogę. Dobra, 14. Ale nie, no już nie będę poprawiał, jak tutaj jest taka sytuacja. Już bez przesady. Trudno, to już może się poprawić w kolejnym odcinku, bo i tak już w tym odcinku poprawiliśmy, no trzy misje praktycznie poprawiliśmy, więc już wystarczy. Dobra. To się zrobiło ciężko jakoś, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. O nie, ej, no. Na samym końcu. Ej, nie rozumiem trochę tego. Serio? A już tak ładnie szło. I przegrałem, hej. No nie wiem, jakim cudem przegrałem teraz. Tego się przegrać nie dało. Ale zostałem prawie tyle... tych
kamieni szlachetnych, ile bym dostał za przejście poziomu. Kurczę, nie będę już tego poprawiał na razie. Są dwie gwiazdki, no to trudno, przechodzimy do kolejnego poziomu. Ale no nie wiem, jakim celem przegrałem. Już może jestem zmęczony, już nie mam siły tak klikać, a to bez sensu, nie wiem jakim celem. Może za szybko w ten falę przewijam, bo za szybko chciałem to skończyć. Dobra, później może na koniec odcinka jeszcze sobie damy szansę, teraz kolejny poziom. Dobra, stwierdziłem jednak, że spróbuję od razu poprawić ten poziom, bo jakoś tak... No... Kuje w oczy to, że to są... Tam są te dwie gwiazdki, nie trzy i trzeba pocisnąć. No nic już więcej na tym poziomie ciekawego nie zobaczycie, więc już nie będę tego pokazywał od nowa. Słyszymy się w kolejnym. Jeszcze z jednym przejdziemy. No i jakim cudem to tam przeszło taką szczelną obronę, to nie wiem. Teraz uważam, że jeszcze lepiej rozstawiłem wieżyczki, a patrzcie, przegrałem je.